Witajcie. Podczas tego wykładu dowiecie się, kim był oraz co i kiedy tworzył Ignacy Krasicki, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej literatury. Zapraszam. Ignacy Krasicki to najbardziej wszechstronny twórca literatury polskiego oświecenia. Żył w latach 1735-1801, czyli w jednym z najciekawszych i zarazem najsmutniejszych okresów historii Polski. Już za życia zwany był księciem poetów. Urodził się w podupadłej rodzinie magnackiej, dlatego rodzice wybrali dla niego drogę kariery duchownej, aby mógł zdobyć wysokie stanowisko. Uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie, w seminarium w Warszawie, studiował też w Rzymie. Był obdarzony zdolnościami i zaletami towarzyskimi, co pozwoliło mu na szybkie zdobycie godności duchownych i świeckich. Związał się z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i jego programem reform. Wspierał je swoim autorytetem i talentem. Pełnił funkcję kapelana królewskiego, został biskupem warmińskim i gnieźnieńskim oraz otrzymał tytuł książęcy. Działając jako literat i publicysta, redagował Monitora, pierwsze nowoczesne czasopismo społeczno-polityczne w Polsce. Pisał też Zabawy przyjemne i pożyteczne, czasopismo, które miało wyraźny charakter literacki. Krasicki tworzył w epoce oświecenia, w której możemy dostrzec dwa silne nurty literackie – klasycyzm i sentymentalizm. Klasycyzm bazował na założeniach racjonalizmu, a zarazem odwoływał się do antyku. Krasicki jest najwybitniejszym przedstawicielem tego nurtu, charakteryzującego się kultem rozumu. Konsekwencją tego kultu była postawa wolnomyślności, niechęć do autorytetów, a nawet więcej – upodobanie w ich ośmieszaniu. Utwory Krasickiego są idealną ilustracją takiej postawy. Przepojone są twórczymi poglądami epoki, głębokim przekonaniem o decydującej roli oświaty i nauki. Posługując się dowcipem, drwiną, autor wykpiwał i ośmieszał głupotę, dawne stereotypy społeczne, a chwalił libertynizm, czyli swobodę myślenia i sądzenia. Bogata twórczość Krasickiego służyła celom dydaktycznym, czyli wychowawczym i edukacyjnym, mającym na celu nauczanie przede wszystkim właściwych postaw społecznych. Gatunki literackie, jakie rozwijał, to głównie bajki i satyry. Odnowił też poemat heroikomiczny oraz wprowadził do literatury polskiej nowoczesną powieść. W bajkach osiągnął mistrzostwo. Najpierw pisał bajki krótkie, epigramatyczne, a w późniejszym okresie bajki dłuższe, o narracyjnym charakterze, korzystające z wzorów, które kiedyś wypracował La Fontaine. Krasicki w bajkach w humorystyczny sposób przedstawiał zawoalowaną prawdę. Pod postaciami zwierząt kryły się typy ludzkie z konkretnymi przywarami, wadami, słabościami, które autor bezlitośnie wyśmiewał. Znacie już z gimnazjum niektóre bajki tego autora. Najpopularniejsze z nich to Szczur i kot, Ptaszki w klatce, Jagnie i wilcy, Malarze. Mamy więc historię o tym, jak zarozumiałego szczura zagryza przebiegły kot. Ptaszki w klatce opowiadają z kolei, jaka jest różnica między kimś, kto zaznał wolności, a potem został zniewolony, a kimś, kto od razu urodził się w niewoli i nie wie, co to wolność. Bajka Malarza opowiada z kolei o tym, że szczere i otwarte przedstawianie prawdy w dzisiejszym świecie nie popłaca. Wszystkie te historie są zarówno zabawne, jak i pouczające, czyli spełniają zasadniczy cel literatury klasycznej – bawiąc uczyć. Czytając bajki Krasickiego śmiejemy się z głupoty i wad zwierzęcych bohaterów, ale jest to śmiech przez łzy, ponieważ często w tych bohaterach odnajdujemy samych siebie. Obraz świata, jaki wyłania się z bajek Krasickiego, nie jest najweselszy. Mimo tego, że został przedstawiony z humorem, opisuje rzeczywistość opanowaną przez głupotę, lenistwo, pychę i nieczułość. A chyba najciekawsze w tych bajkach jest to, że mimo iż zostały napisane ponad 200 lat temu, ich tematyka wciąż pozostaje aktualna. Nadal, mimo postępu cywilizacyjnego, zmagamy się z tymi samymi słabościami i przywarami ludzkimi. Mają więc bajki Krasickiego charakter nieprzemijający, uniwersalny.
Innym gatunkiem, do którego sięgnął pisarz, był poemat heroikomiczny. Poemat heroikomiczny wywodzi się ze starożytności, jest parodią eposu bohaterskiego. Łączy patetyczny styl, podniosłą formę z błahą tematyką. Zamiast więc opowiadać na przykład o bohaterskich czynach wojowników pod Troją, poemat heroikomiczny opowiada tak samo o bohaterskiej wojnie, ale na przykład żab z myszami. Krasicki napisał dwa znane do dziś poematy heroikomiczne. Myszeidę, w której przedstawił wojnę myszy z kotami, o panowanie w państwie oraz Monachomachię. Innym gatunkiem literackim, który bardzo chętnie uprawiał Krasicki, była satyra. Podobnie jak w bajkach, tak i w satyrach Krasicki ośmiesza i krytykuje ówczesne przywary ludzkie, ułomności charakteru, niedoskonałości rozumu. Jedną z najciekawszych satyr jest utwór Do Króla. Jest to satyra nietypowa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zasadniczo satyra, jako utwór z założenia prześmiewczy, powinna być zatytułowana na, a nie do. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z satyrą dedykacyjną, z liryką zwrotu do adresata. Podmiot liryczny zwraca się wprost do adresata, czyli do króla. Ciekawym chwytem jest tutaj również wzięcie w cudzysłów całego monologu. Oznacza to, że autor dystansuje się od tej wypowiedzi. Jest to przykład tzw. liryki aktora, gdzie Krasicki stwarza postać, ale się z nią nie utożsamia. Ciekawa jest również treść tej satyry. Pozornie jest ona atakiem na ówczesnego monarchę Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale tylko pozornie. Pod jego adresem wypowiada podmiot liryczny szereg zarzutów, które mają na celu ośmieszenie króla i udowodnienie, że nie nadaje się on na władcę. Kiedy jednak przeczytamy wnikliwie owe zarzuty, dostrzegamy ich absurdalność, która doprowadzi nas do wniosku, że to nie król ma być tutaj ośmieszony, ale właśnie jego przeciwnicy, czyli autorzy owych zarzutów. Jakie oskarżenia padają pod adresem króla? Przede wszystkim, że król pochodzi ze szlacheckiego, a nie królewskiego, czyli dziedziczonego rodu. Szlachcice zarzucają ponadto władcy polskie obywatelstwo oraz zbyt młody wiek. Tutaj poeta czyni ironiczną uwagę, że kiedy król się zestarzeje, przeciwnicy będą mu z kolei zarzucać podeszły wiek. Kolejnymi zarzutami jest zbytnia łagodność władcy, jego wysokie wykształcenie oraz umiłowanie sztuki. Widać więc, że zarzuty czynione Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu są absurdalne. Utwór ośmiesza zatem nie króla, ale jego przeciwników, stronnictwo antykrólewskie. Uderza w ówczesną szlachtę, która w swojej ocenie króla nie kierowała się merytorycznymi względami, tylko pozornymi wartościami, modą i snobizmem. Satyra Do Króla, podobnie zresztą jak i pozostałe jego satyry, jest utworem o typowo oświeceniowym charakterze. Co to znaczy? Przede wszystkim ośmiesza określony typ bohatera, popularnego wówczas w kraju szlachcica Sarmaty. Zarozumiałego, dumnego, skłonnego do walki, awanturnika, a zarazem głupca. Szlachcic Sarmata poucza króla. Ma ograniczone poglądy, nie jest wykształcony. Oświecenie to przecież epoka, w której niezwykle ceniono sobie wykształcenie, erudycję, racjonalne myślenie i logiczne argumenty. Charakter oświeceniowy nadaje też utworowi postawę krytyczną, przeprowadzona w sposób elegancki, dowcipny, dosadny, ale kulturalny. Satyry Krasickiego są utworami o tematyce uniwersalnej. Wiele zarzutów aktualnych jest po dziś dzień. Ich głównym tematem jest odwieczna natura ludzka z jej ułomnościami. Natura ta nie zmienia się na przestrzeni wieków. Jest niezależna od kontekstu historycznego. Warcholstwo, pijaństwo, lenistwo i głupota aktualne są tak samo dziś, jak i kilkaset lat temu. Niezmiennie śmieszy humor Krasickiego. Jego dowcip bawi nas również i dziś. Satyra jako gatunek łączy w sobie epikę i lirykę. Wywodzi się jeszcze z antyku. W antycznej literaturze rzymskiej satyry tworzyli najwięksi poeci, m.in. Horacy. Najbujniejszy rozkwit satyry nastąpił jednak w dobie oświecenia. Co jest najważniejszą, charakterystyczną cechą satyry? Jej cel, krytyka i ośmieszenie wad ludzkiego charakteru, słabości ludzkiej natury czy stosunków społecznych.
Warto podkreślić, że w satyrze stawiano wyraźne ograniczenia. Nie mogła szydzić ona z konkretnych, wymienionych z nazwiska osób. Jej celem było dotykanie spraw uniwersalnych. Przede wszystkim bohaterowie satyr to najczęściej postacie fikcyjne, stawiane w prawdopodobnych, realistycznych okolicznościach. Warto tutaj podkreślić również charakterystyczne dla tej epoki dbanie o rzetelność i rzeczowość wysuwanych argumentów krytycznych oraz staranie się o zachowanie obiektywizmu. Podczas tego wykładu dowiedzieliście się, kim był Ignacy Krasicki, w jakiej epoce tworzył. Przypomnieliście sobie również znane Wam z gimnazjum utwory tego poety oraz zapoznaliście się z satyrą Do króla. Dowiedzieliście się również, jakie cechy posiada satyra jako gatunek literacki. Jeśli chcecie podsumować wiadomości z tego wykładu, odsyłam Was do testu, który znajduje się pod filmem. Do zobaczenia.